całe świat zawalił się. A ja spadłem aż na dno. Zapytałem, po co ja jeszcze żyję? Znów zostałem sam. Znów straciłem dom. Pomyślałem, ja dzisiaj się zapiję. Kiedy drak usypiał mnie, ta ostatnia myśl. Już żegnaj życie. Teraz ja odchodzę. Wtedy cichy głos tak ciepło szepnął mi. Już się nie bój, ja cię wyswobodzę. O Panie, Ty, który mówisz mi słowa, jakich nigdy nie słyszałem. Jakże możesz Ty swoją rękę podać mi? Przecież Ciebie nigdy, nigdy nie szukałem. Coś w mym sercu drgnęło, chyba stał się Boży cud. Uwierzyłem, odtąd będę mógł trzeźwy żyć. I moi bracia też uwierzyli. Nie pojmuję łaski Boga, ale wiem, że jest pomoc dana sercu skruszonemu. Dziękować chcę za Twój Boży gest podarowany mnie. Mnie zatraconemu. O Panie, dzięki za ten dzień. Bić gorzałkę już nie będę musiał. Tyś odnalazł mnie, uwolniłeś spęd, a życie dałeś nowe dla Pana Jezusa. Ręce, usta, oczy i czułeś tak jak my, ale serce Twoje biło z Boga. Ty znałeś ludzki trud, wszystkich cierpień, ból, łzy. Ty wiedziałeś, jak zabija trwoga. Dałeś za nas życie swoje, wszystko coś mógł dać, by za grzech przebłagać Ojca w niebie. Ty nas uczysz, jak zejść ze ścieżki zła, by być szczęśliwym zawsze. Ciężki krzyż za nas wziąłeś na swoje ramiona, a potem gwoździ zgrzyt zagłuszył zło i wstyd
zmieniła się, aby śmierć pokonać. Chwała Tobie, halleluja. Kiedy gwoździsk grzyt zagłuszył zło i wstyd, a Twoja krew polała się, aby śmierć pokonać. Nieoceniony, niezrozumiały dla człowieka dar. Bo zaśpiewam teraz taką drugą baladę, która mówi o ludziach bezdomnych w zasadzie, o tych, którzy, bo wiecie, na naszych zgromadzeniach, na naszych spotkaniach przychodzą ludzie bezdomni i słyszą o Panu Jezusie, słyszą o Bogu, jednak nie wszyscy biorą to do serca. Nie wszyscy biorą to do serca i kiedyś na takiej naszej grupce w Skoczowie, to żeśmy tam jeszcze był, Edziu żył jeszcze, Czesław Staszek żył jeszcze, i on tam wyliczył, mówi, słuchajcie, tam chyba 4 lata ta grupa funkcjonowała i za te 4 lata 37 ludzi z tych bezdomnych, z tych patologii, jak się ich nazywa, tych biednych ludzi nazywa się patologią. Owszem, niektórzy mają trudne charaktery, wszyscy zresztą, Ci alkoholicy, bo sam nim byłem, to wiem, jak to jest, ale to nie należy nikogo przekreślać ani odsądzać. To jest Bóg od tych rzeczy, a on czyni niesamowite cuda, nawet dzisiaj, w tych trudnych czasach. Bo ten człowiek, o którym ja śpiewam, nie miał może tyle szczęścia, ale to też mówi o tym, że jak nam Bóg coś daruje, to On chce, abyśmy to pielęgnowali, rozsiewali. Mówię, to tylko siejcie, mówię, a ja już dam tam swój wzrost do tego i zobaczycie, jaki będzie piękny owoc. Jak wiele sobie obiecałem, ja też miałem w życiu plan. Żona, dzieci, dom, ogród, w ogródku pies. Dzisiaj w świecie całkiem sam, tak bez celu błąkam się. Nie ma kasy, nie ma chleba, na śniadanie głód. Drzwi przed nosem znów ktoś zamknął mi. Nie dał spać w altanie nocy chłód. Tak mijają teraz moje dni. Nie dał spać w altanie nocy chłód. Tak mijają teraz moje dni. I płaczę, dlatego płaczę. Krtań mnie ściska, tak mi życia żal. Tamtych dni i marzeń, które zabrał świat, a truciznę w zamian. Na początku świetnie było, tak wszystko dobrze szło. Jakby mnie za nogi złapał Bóg. Nie wiem, jak podstępne zło przekroczyło mego domu próg. Nie wiem, jak podstępne zło przekroczyło mego domu próg.
dróg. Telewizor, pralkę, radio, wziął za grosze żyd. Miałem wstręt do dykty. Dziś już nie. Nie chcę ręki mi podać. Ja wiem. Dlatego płaczę. Dlatego płaczę. Serce mi krwawi tak i życia żal. Tamtych dni i marzeń, które zabrał świat, a truciznę w zamian. Żona, dzieci, przyjaciele opuścili mnie. Tylko diabeł, on stoi przy mnie tu. Ja w rozpaczy proszę, daj mi chleb. A on w ręce trzyma sznur. Ja w rozpaczy proszę, daj mi chleb. W ręce trzyma sznur. Czy przeklęte moje życie jak 3 razy 6? Woda zżarła mego życia sens. Ale tak już na tym świecie jest, że bez Boga twoim panem pies. Że bez Boga twoim panem jest. Ale łaska jest, Boża łaska. Jest Boża łaska, którą darzy Bóg. Tak wielu ludzi doświadczyło jej. Ja doświadczyć będę mógł. Tak wielu ludzi doświadczyło jej. Czy i ja doświadczyć będę mógł? Nocą śpiąc na ławce w parku, przyśnił mu się raj. Szczerym złotem wszystko wkoło lśni. I odszedł śmieć i pije. A dalej się kręci się. Już nie wspomni nigdy nikt. I odszedł śmieć i pijak, a dalej się kręci świat. O nim już nie wspomni nigdy nikt. Ale łaska jest, jest Boża łaska. Jest Boża łaska, którą darzy Bóg. Doświadczyło jej. Dzisiaj ty doświadczyć będziesz mógł. Tak wielu ludzi doświadczyło jej. Dzisiaj ty doświadczyć będziesz mógł. Amen? Tak jest napisane. Łaska zbawienna jest wszystkiego. Ale wiara nie jest rzeczą wszystkich. Ja też mam taki staż, że tak powiem, więzienny.
Ale nie jako pensjonariusz. Ja tam jeździłem do Wadowic jeździłem 4,5 roku z Nelkiem Jelczukiem z Bielska i tam też powstała taka balada. Ja miałem takiego przyjaciela. Mam nadzieję, że on jeszcze żyje. No. Póki żyjemy, to możemy liczyć na to, że jeszcze Pan nas podniesie, bo on 8 lat chodził z Panem, jeździł z nami, to był były pensjonariusz i miał takie błogosławieństwo, miał takie wspaniałe życie i przez sylwestrową lampkę szampana, wiecie co, tak popłynął, że słyszałem ostatnio w Bielsku, że do dzisiaj się z tego nie opamiętał. To jest coś niesamowitego, jak można pogardzić tymi darami Bożymi, które Bóg daje. Modlę się o Niego. Ja nie dawałem nic, zabrałem z życia krocie. Nawet wtedy, kiedy byłem już żonaty. Przez gorzałem się taplały mnie na spłocie. Moje życie ocierało się o kraty. Kiedyś w barze, gdy jak zwykle rację miałem, niepotrzebny był w mej ręce tamten nóż. Przez głupotę dożywać załapałem. Co za bramą nie zobaczę nigdy już. Teraz siedzę w ciasnej celi na swej pryczy. Co zrobiłem z życiem swoim. Moje serce rozszarpane z bólu ryczy. Nie przyznaję się nikomu, jak się boję. Już minęło życia mego lat 40. Niewiele, jak przypuszczam, mi zostało. W mojej głowie jakoś nie chce mi się zmieścić, że Bóg życia daje ludziom aż tak mało. Wybacz mi, żono, zmarnowałem tobie życie. To, co wziąłem, dziś już oddać ci nie mogę. Nawet dzieciom radość wziąłem, gdy przez picie zabłądziłem. Jak ślepy życia drogą wędrowany. Dorobiłem się ubranka w szare paski. To ślepemu teraz wreszcie zrozumiałem. Droga kończy się na końcu. Gdy kiedyś raz czułem, jak przyciąga moje spojrzenie jakaś książka na półeczce tam przy oknie, otworzyłem ją i czytam ze zdumieniem.
zatrzymały dech w mej piersi. Tamte słowa. I poczułem się przez chwilę tak jak w grobie. Pomyślałem, a gdybym tak ofiarował, szabeł starstwo gnębił kościół, jak ślepego ciemna była jego droga. Wszelkie prawo sam do ludu sobie rościł. On myślał, że wypełnia świętą wolę Boga. Jednak kiedy jechał drogą do Damaszku prześladować i ciemiężyć Boży lud, nagle stanął przed nim, oślepiając blaskiem. Sam Pan Jezus Chrystus by uczynił odtąd czytam Słowo Boże regularnie. Tyle życia prawdziwego ta treść zawiera. Bóg wymazał tam to moje życie marne, bym mógł służyć Mu w tym miejscu, tu i teraz. A marzyć o tym, co za bramą już nie trzeba. Tak mnie olśnił Chrystusowej chwały blask, że w okienku celi mały skrawek nie ma. Mi wystarczy, by z miłości czerpać łask. To Bóg jest miłością, to On jest miłością. I ogłosił światu grzechów odpuszczenie i obiecał wszystkim Frankom, Józkom, Staszkom, że przeżyją w swoich sercach przebudzenie na tej drodze, która wiedzie gdzie? Do Damaszku. Każdy z nas ma taką drogę na tej ziemi, miejsce, w którym Bóg obdarza swoich bliskich. Życie wieczne to jest droga z wybranymi, a Pan Jezus Chrystus to Boży dar dla ludzi wszystkich. Życie wieczne to jest droga z wybranymi, a Pan Jezus Chrystus to Boży dar dla ludzi. Aleluja, aleluja, aleluja. I chwała Mu za to. Ty przyszedłeś na ten świat chyba łzami. Powitałeś Go. Jakie życie będziesz miał?
jak ci w życiu będziesz mógł. Jakie życie będziesz miał, jak ci w życiu będzie szło. Nie wiedziałeś jeszcze nic, kto przyjaciel twój, a kto wróg. Słodkie były twoje sny, kolorował je sam Bóg. Słodkie były twoje sny, kolorował je sam Bóg. Tak zajaśniał on nad tobą z podniesioną głową. Mógł przez całe życie przejść, przeleciało w mig dzieciństwo. Dziś już w dorosłych latach mgniesz. Sam wybrałeś swoją przyszłość. Z życiem w troskach zmagasz się. Z życiem w troskach zmagasz się. To ty zawsze miałeś rację, zawsze wygrywałeś ty z Bogiem wszystkie swoje relacje. Rozwiewałeś w grzechu pył, z Bogiem wszystkie swoje relacje. Zbytnio sobie zaufałeś, a wiedziałeś, że jest źle. Głosu Boga nie słuchałeś, tak zniszczyłeś lata swe. Głosu Boga nie słuchałeś, tak zniszczyłeś lata swe. Dziś pobity na kolanach, ze łzami w oczach wzywasz go. Jest Panem. Dla ciebie w nim zbawienia moc. Dziś dla ciebie słońce wzeszło. To Bożych darów długi wiersz. Jeśli pragniesz pożyć przeszłość, zaufaj Bogu, Jemu wierz. Zaufaj Bogu, Jemu wierz. W tym nowym wierszu się rozczytaj.
a życia sens odnajdziesz w nim. Jak to się stanie, mnie nie pytaj. To Pan Jezus Chrystus powie ci. Jak to się stanie, mnie nie pytaj. To Pan Jezus Chrystus powie ci. Jeszcze zagramy coś? Dobrze. Jeszcze jedną, tak? Dobrze, to ja zagram teraz taką baladę, wiecie co, która mnie ostatnio uwrażliwiła na temat rozwodów w naszym kraju. Jak słuchałem tych danych w telewizji, to one są zatrważające. Dochodzi do 50% ostatnio zawieranych małżeństw, a to młode małżeństwa to nie trwają dłużej, czasem jak 2 lata. No to jest katastrofa. Jak się to ma do Bożego Słowa, do Bożego Prawa i do Bożego Porządku? Przecież nasz Bóg jest Bogiem Porządku. Nawet tak jest, jak jest. I miałem taki nagminny przykład trochę i pokusiłem się o to, żeby coś napisać. To znaczy, Pan Bóg mi dyktował, ja tylko pisałem. Ja się do tego nie przyznam. Byłeś ze mną. Gdzie ten dzień, gdy ze szczęścia stanął czas? W rozkoszy chwile zamieniałeś każdą noc bez snu. Do dziś pamiętam, kto połączył w jedno nas. W rozkoszy chwile zamieniałaś każdą noc bez snu. Do dziś pamiętam, kto połączył w jedno nas. Ta idyla, która wieczność przetrwać miała, posypała się jak mały domek z kart. Tak, to samo życie. Teraz widzisz, moja mama, że przy gorzałce człowiek zawsze traci fart. To samo życie. Teraz widzisz, moja mama, że przy gorzałce człowiek zawsze traci fart. To był okrutny dzień, kiedy ruszył czas na nowo. Bez pośpiechu zegar znowu zaczął bić. Z tym, że ja już z opuszczoną głową. Bo choć nie byłem kimś, to teraz jestem nic. Z tym, że ja już z opuszczoną głową. Bo choć nie byłem kimś, to teraz jestem nic. Już się nie wstydzę, a patrzę w twoje oczy. Tyle smutku, tyle żalu mieszka w nim. Niech umierają. Czułe wspomnienia tamtych nocy.
Ja zamiast szczęścia serca ból wciąż sprawiam ci. W nich umierają czułe wspomnienia tamtych nocy. Ja zamiast szczęścia serca ból wciąż sprawiam ci. Przecież ja nie wiem, czy ja jeszcze serce mam. Ostatni raz. Ja przestać pić spróbuję. O Panie Boże, pomóż mi. Ja nie chcę być już sam. Ostatni raz. Ja przestać pić spróbuję. O Panie Boże, pomóż mi, nie chcę być już sam. Przecież Ty jesteś, Ty potrafisz ten czas zatrzymać. Przecież jesteś i potrafisz szczęście dać. Już o poranku chciałbym z Tobą każdy nowy dzień zaczynać. Chcę wierzyć, że Tyś dla mnie jest mojego życia skarb. Już o poranku chciałbym z Tobą każdy nowy dzień zaczynać. Chcę wierzyć, że Tyś dla mnie jest mojego życia skarb. Panie Jezu, mój dobry Boże, proszę, pomóż mi, ja chciałbym wreszcie trzeźwym życiem żyć. Tak tego pragnę, a wiem, że Ty mi to dać możesz. Być dla mych bliskich dobrym świadectwem Twojej miłości być. Tak tego pragnę, a wiem, że Ty mi to dać możesz. By dla moich bliskich dobrym świadectwem Twojej miłości być. Przecież Ty jesteś i Ty potrafisz czas zatrzymać. Przecież jesteś i potrafisz szczęście dać. Już o poranku chciałbym z Tobą każdy nowy dzień zaczynać. Ja uwierzyłem, Tyś dla mnie jest mojego życia skarb. Już o poranku chciałbym z Tobą każdy nowy dzień zaczynać. Ja uwierzyłem, że Tyś dla mnie jest mojego życia skarb. Pana Jezus, mamy od Pana Boga skarb niezniszczalny w niebie. Amen. Dziękuję za uwagę, było wspaniale. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem.
Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? I temu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było się weselić i cieszyć, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Myślę, że wszyscy tą historię znamy w jakiś sposób. Każdy z nas słyszał tą historię o synu marnotrawnym. Myślę, że w jakiś sposób każdy właściwie w tym kraju, można powiedzieć, że zna tą historię. A jeżeli już nie zna dokładnie tej historii, to przynajmniej usłyszał albo słyszał, zna to sformułowanie: syn marnotrawny. I oto historia w Bożym Słowie zapisana. Był pewien ojciec, który miał dwóch synów. Jeden z nich, młodszy, poprosił swojego ojca, aby ten dał mu jego część majątku, która na niego przypada. Wziął to wszystko w swoje ręce i odszedł w dalekie strony. On postanowił żyć według swojego pomysłu. Postanowił, że weźmie sprawy w swoje ręce. Postanowił wziąć ten majątek, który na niego przypadał, i pójść, odejść w dalekie strony i zacząć życie po swojemu. On już nie chciał żyć w cieniu ojca. On już nie chciał słuchać poleceń ojca. On chciał być wolny, w cudzysłowie. Chciał być wolny. On nie chciał, żeby ktokolwiek dyktował mu jakieś warunki, mówił mu, co ma robić i tak dalej. A więc wziął ten majątek. To nie stało się tak z dnia na dzień. To powstawało w jego sercu. To się rodziło w jego sercu powoli, stopniowo, aż dojrzało. I wtedy wziął tę swoją część i odszedł w dalekie strony. I kiedy był już w tych dalekich stronach, roztrwonił ten majątek. Roztrwonił go, żyjąc rozrzutnie. Przepił, przehulał. Kiedy były pieniądze, byli przyjaciele. Kiedy były pieniądze, były kobiety. Była radość, była przyjemność, ale pieniądze się skończyły. Przyjaciele odeszli, w cudzysłowie przyjaciele. Kobiety odeszły, przyjemności się skończyły. I wylądował ten człowiek wśród świń. Kiedy Pan Jezus mówił tą opowieść, być może to była prawdziwa opowieść, to mówił to, kierował tą opowieść do Żydów. A my wiemy, że Żydzi nie mogli mieć żadnej styczności ze świniami. Świnie to były zwierzęta nieczyste. A więc kiedy ci Izraelici, kiedy ci Żydzi słuchali tej opowieści, to dla nich to musiało być tym bardziej poruszające, tym bardziej wstrząsające. Tak nisko upadł ten młody człowiek, że wylądował wśród świń, że musiał jeść to świnie, że musiał się ocierać o te świnie. Że wielu ludzi dzisiaj znajduje się w takim miejscu, w takim obcym kraju. Być może i ty jesteś w takim obcym kraju. Być może jestem na tym miejscu, ale gdzieś myślami jestem daleko, w obcym kraju, w jakimś miejscu, w którym nie chciałbym być. Może wśród świn. Ten świat. Nie mówię tutaj o jakimś takim zupełnym upadku, jakiejś degradacji, ale, moi drodzy, ten świat oferuje pełno nieczystych rzeczy. Takich rzeczy skalanych, nieczystych, jak te świnie dla Żydów, dla Izraelitów.
nieczyste zwierzęta. Pełno jest takich nieczystych rzeczy. I ludzie żyją w tym świecie, ocierając się o te nieczyste rzeczy. Ale ten młody człowiek nagle przypomniał sobie pewną rzecz. On przypomniał sobie, że w domu swojego ojca miał chleba pod dostatkiem, że tam mógł się najeść dosyta. Mało tego, że najemnicy w tym domu jego ojca mieli pełno chleba, mieli chleba pod dostatkiem, nie musieli cierpieć głodu. I pojawiła się myśl w jego głowie, aby pójść do ojca i poprosić go, żeby uczynił go jednym z jego najemników. On chciał się zatrudnić u swojego ojca. Jak pomyślał, tak zrobił. A więc poszedł. Już nie myślał, że polecenia ojca są dla niego jakimiś ograniczeniami. Że są czymś, co miałby ograniczać jego życie. Nagle zrozumiał, że właściwie tam, gdzie jego ojciec, tam u boku jego ojca mógł czuć się bezpiecznie. Że często ludzie myślą, że przykazania są tylko po to, żeby nas ograniczać. Że Bóg jest taki surowy i tylko tymi przykazaniami nas ogranicza. Ale tak naprawdę przykazania Boże są po to, żeby nas chronić. Nie, żeby nam utrudnić życie. Nie po to, żeby nas ograniczać w jakiś sposób, ale żeby nas chronić, żebyśmy mogli się czuć bezpiecznie. Więc ten młody człowiek wstał i poszedł. I poszedł do swojego ojca z powrotem. I pomyślał sobie, że powie swojemu ojcu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, ale uczyń mnie choćby jednym z najemników. A więc poszedł. Miał taki plan. Poszedł. I Słowo Boże mówi, Pismo Święte, że kiedy był jeszcze daleko, ojciec go ujrzał. To nie było tak, że ten syn przyszedł do domu, gdzieś tam wszedł do środka i zastał swojego ojca, który tam przeglądał jakieś papiery, jakieś dokumenty przy stole. I on tak podszedł do niego i poklepał go po ramieniu i powiedział: ojcze, wróciłem. Nie. Czytamy, że kiedy ten syn był jeszcze daleko, to ojciec ujrzał go. On go rozpoznał. Ten syn nie wracał z tego obcego kraju, jak wtedy, kiedy odchodził. Kiedy odchodził, był piękny, ogolony, dobrze ubrany, złoty łańcuch na szyi, jakaś bryka, samochód, odjechał. Kiedy wracał, był nieogolony, był zarośnięty, był w łachmanach, był śmierdzący. Ale kiedy kogoś kochamy, to nawet z dużej odległości możemy rozpoznać go po jakichś specyficznych sposobie poruszania się. Możemy rozpoznać kogoś bliskiego, kogo znamy dokładnie. A więc ojciec go zobaczył z daleka. Co to znaczy? To znaczy, że ten ojciec musiał go wypatrywać. To znaczy, że ten ojciec musiał codziennie wychodzić gdzieś tam poza dom na tą starą drogę. Zawsze się w tym miejscu wzruszam. Przepraszam, wybaczcie mi. Ten ojciec symbolizuje nam Boga, Ojca naszego, który wypatruje twojego powrotu. On wychodzi i patrzy tam poza horyzont, czy jego syn nie wraca, czy nie wracasz z powrotem do domu. On wypatrywał, codziennie wychodził i patrzył i oczekiwał. I oto jest, zobaczył go z daleka i wybiegł mu na spotkanie. On go przytulił, rzucił mu się na szyję, ucałował go, tak jest napisane w Bożym Słowie. Choć ten był w łachmanach, chociaż śmierdział, chociaż był zarośnięty, on rzucił mu się na szyję, tak jest napisane dosłownie, i ucałował go. I ten syn miał pewien plan, a więc on zaczął postępować według swojego planu. A więc powiedział: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko tobie. Każdy grzech najpierw jest przeciwko Bogu. A więc zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I w tym momencie ojciec mu przerywa. I mówi: szybko, szybko, ubierzcie go w czystą szatę, dajcie mu pierścień na palec, dajcie mu sandały na nogi, ubijcie tuczne ciele, weselmy się, bo mój syn wrócił. Ten ojciec nigdy nie pozwolił na to, żeby on z powrotem był jakimś najemnikiem. On nie dał mu skończyć nawet. To nie było istotne. Tak wielka jest miłość Boża do nas, kochani. Bóg miłuje cię, kocha cię bezwarunkowo. Cokolwiek uczyniłeś, cokolwiek kim jesteś, w jakimkolwiek miejscu jesteś, w jakiejkolwiek obcej krainie jesteś, wśród jakichkolwiek nieczystych zwierząt może się znajdujemy, Bóg kocha ciebie takim, jakim jesteś. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego dzisiaj. Kazał założyć mu czystą szatę. Pierścień na palce, sandały na nogi. Ta szata coś symbolizuje. Ta szata jest obrazem przebaczenia grzechów. Ten pierścień jest symbolem godności. Te sandały są symbolem wolności. W tamtych czasach tylko niewolnicy chodzili boso. A więc ten pierścień na palcu.
godność dziecka Bożego. Ta szata, ta czysta, lśniąca szata jest symbolem przebaczenia grzechów. I oto ten człowiek, ten młody człowiek, który gdzieś tam wśród świn przebywał, on został przyjęty przez swojego Ojca. Bóg nie patrzy na nasze jakieś potknięcia, na nasze grzechy, ale patrzy na serce, szczere serce. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. Ale ten starszy syn, kiedy spostrzegł się, co się dzieje, zawołał jednego ze sług i zapytał go, co tam się dzieje, dlaczego tak się wszyscy weselą. I wtedy on mu powiedział, że syn, jego brat wrócił. On nawet nie nazywał go swoim bratem. Kiedy czytamy tę relację, to możemy zauważyć, że kiedy ojciec przyszedł do niego, to on mówi, twój syn rozsłonił majątek z nierządnicami, z prostytutkami. Twój syn, nie mój brat, twój syn. On już nie jest moim bratem. Ale zauważmy, że kiedy ten starszy syn był taki zbuntowany przeciwko temu, co się dzieje, ojciec wyszedł do niego. I tam są takie dwa kluczowe słowa w tym fragmencie. Po pierwsze wybiegł, a po drugie wyszedł. Bo zawsze Bóg, Ojciec wychodzi i wybiega naprzeciwko mojemu i twojemu życiu. Naprzeciwko twoim problemom. Naprzeciwko twojemu życiu. On wybiega na spotkanie z grzesznikiem, który do niego wraca. On wychodzi, aby wytłumaczyć, aby przyjść z pomocą, kiedy mamy jakiś problem, kiedy nie rozumiemy, co się dzieje. Ale ten starszy syn miał niewłaściwy obraz ojca. Miał niewłaściwy obraz ojca. On uważał, że jego ojciec jest takim surowym człowiekiem. Jakże często mamy niewłaściwy obraz Boga. Jakże często ludzie mają niewłaściwy obraz Boga. Myślą sobie, że Bóg to jest taki starzec, który siedzi gdzieś tam na tronie i rzuca i miota piorunami i czeka tylko na to, kiedy nam się noga powinie. Ale to jest nieprawda. Bo Bóg jest miłością, tak jest napisane w Bożym Słowie. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest napisane w Bożym Słowie. I czasem ludzie myślą sobie, tak jak ten starszy syn, że on był taki dobry, że on był taki uczciwy. I on nie mógł się pogodzić z tym, że jego miłujący ojciec przyjął tak bezwarunkowo jego brata, swojego syna. Moi drodzy, to mówi nam o Bożej miłości. To mówi nam o Bożej miłości i mówi nam o grzeszności człowieka. Było dwóch ludzi, którzy przyszli do świątyni. Jeden z nich był faryzeuszem, drugi celnikiem. Faryzeusz modlił się, Panie, dziękuję Ci, że poszczę dwa razy w tygodniu, że daję jałmużnę i że nie jestem jak ten celnik. A celnik nie chciał nawet oczu podnieść do góry, tylko do Boga, tylko mówił, bił się w piersi, mówił, Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Być może ten starszy syn mówił sobie, ja jestem taki w porządku, taki jestem dobry, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, chodzę do kościoła, nie jak ten mój brat, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, przepił, przehulał. Bóg patrzy na serce. Jakie jest moje serce? Słowo Boże mówi, że wszyscy są grzesznikami, że wszyscy na równi zgrzeszyli. Kiedy ktoś ukradnie jakiś cukierek w sklepie spożywczym, czy ktoś inny, nie wiem, obrabuje kasę pancerną, to i to jest złamaniem przykazania nie kradnij. A więc tak naprawdę każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy. I Słowo Boże mówi list do Rzymian, że jeden tylko grzech sprowadza na nas wyrok potępienia. Natomiast łaska Boża usprawiedliwia nas ze wszystkich grzechów. Ze wszystkich grzechów. I tak się stało z tym młodym człowiekiem, który przyszedł do Ojca. On został usprawiedliwiony. On został oczyszczony, on został przyjęty. Być może poniósł, nie być może, na pewno, poniósł konsekwencje swojego życia, bo stracił tą połowę majątku, tak? On to stracił. On to przepił, przehulał. Jego ojciec już nie miał tej drugiej czy trzeciej połowy, bo nie ma trzeciej połowy. A więc on musiał wszystko jakby na nowo zaczynać. Może sobie zapracować na wszystko swoimi rękami. Ale została mu przywrócona godność. Został oczyszczony z grzechów. Ojciec mu przebaczył. Stał się wolnym człowiekiem. Założył te sandały na nogi. Założył ten pierścień. Tą godność dziecka Bożego odzyskał. I przebaczenie grzechów. I dzisiaj Bóg ma to dla każdego z nas, kochani.
On chce, aby wszyscy do Niego przyszli. Pan Jezus kiedyś powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i spracowani, obciążeni jesteście, ja wam dam ukojenie. Bóg wzywa wszystkich, aby przyszli do Niego. Nie myśl sobie, że nie jesteś zbyt doskonały, że nie jesteś zbyt dobry. Nigdy nie będziesz zbyt dobry i zbyt doskonały, żeby przyjść do Jezusa. Przyjdź takim, jakim jesteś. Podejmij decyzję. Stanę i pójdę. Kochani, kończąc, chciałbym się z wami pomodlić. I chciałbym, abyśmy wszyscy może skłonili nasze głowy, zamknęli oczy w takim skupieniu modlitewnym. I chciałbym, kochani, zadać takie jedno proste pytanie. Jeżeli ktoś na tym miejscu jest, to chciałby, abym się o niego pomodlił. Ja tutaj z tego miejsca pomodlę się o ciebie, ale ty daj mi taki krótki znak, przez krótkie podniesienie ręki. Teraz, kiedy wszyscy jesteśmy tutaj skupieni w modlitwie, podnieś swoją rękę na chwilę, tam gdzie jesteś, chcę się o ciebie pomodlić. Widziałem jedną rękę, może ktoś jeszcze chce się pomodlić. Chwała Panu, chwała Panu. A może ktoś z was, kochani, chce swoje życie powierzyć Jezusowi? Jeżeli tak, to dzisiaj to zrób, teraz, w takiej prostej modlitwie. Powtarzaj za mną w myślach, po cichu, szeptem, słowa takiej modlitwy. Panie, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. Dziękuję Ci, że od dzisiaj mogę rozpocząć nowe życie. Dziękuję Ci, że będziesz zawsze ze mną, wszędzie. I że Ty będziesz mnie posilał i wzmacniał. Amen. Jeżeli taką modlitwą się modliłeś dzisiaj i zrobiłeś to szczerze, to Bóg wkłada na Twoje ramiona tą czystą szatę. To Bóg wkłada ten pierścień na Twój palec. To Bóg wkłada na Twoje stopy te sandały, te symbole oczyszczenia, godności i wolności. A teraz chciałbym się pomodlić o tych, którzy jakikolwiek mają problem, jakąkolwiek sprawę do Boga. Cokolwiek to jest, Bóg jest na tym miejscu i Bóg słyszy nasze modlitwy i możemy przyjść przed Jego oblicze i prosić Go o Jego działanie. Kochani, może powstaniemy na chwileczkę. Zrobimy to wszyscy tak wspólnie razem. Ja chciałbym tutaj Milana prosić na środek. Chcemy się o Ciebie pomodlić, o tą operację, o Twoje oczy. Słowo Boże mówi, aby modlić się o chorych, a więc teraz to zrobimy. Kochani, jeżeli ktoś z was potrzebuje jeszcze modlitwy też, to nie wyjdzie tutaj do przodu. Chcemy poświęcić 5 minut na modlitwę. Jeżeli ktoś z was potrzebuje modlitwy, może ktoś z was jest chory, może ktoś z was ma jakiś problem, cokolwiek to jest, jesteśmy tutaj wszyscy razem przed obliczem Bożym i Słowo Boże mówi, że tam gdzieś dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu Jezusa, tam On jest. Jedni i drugi brzemiona noście. Tak jest napisane w Bożym Słowie. Na chorych wkładać ręce będziecie, a ci wyzdrowieją. Jeżeli masz wiarę, wyjdź tutaj do przodu, będziemy się modlić. Aleluja. Panie, dziękuję Ci za Milana, dziękuję Ci za jego służbę, za jego życie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty go wyrwałeś, dałeś mu wolność, Panie. Dziękuję Ci za to, że, Panie, Ty go używasz na swoją chwałę. I tak proszę Cię, Panie, o Twoje dotknięcie, o Twoje prowadzenie, o mądrość też dla tych lekarzy. Panie, dotknij tych oczu, Panie, poprowadź tym wszystkim, co ma się wydarzyć w przyszłości, Panie, cokolwiek to będzie, czy będzie musiała być jakaś operacja, Panie, to wszystko w Twoje ręce powierzamy i dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym i dajesz dobre rzeczy swoim dzieciom. Chwała Tobie. Amen. Aleluja. Dziecko, ja kiedyś napisałem taką baladę i jeszcze nie wiedziałem, że ja ją zadedykuję jakby mojej bratanicy, bo ona wtedy jeszcze żyła. Ale w niektórych fragmentach ta balada przypomina jej życie, dlatego ja tak postanowiłem ją nazwać balada o Iwonce, bo Iwonka to jest tego mojego nieżyjącego brata, córka i ona się w wieku 37 lat zapiła na śmierć. I powiem wam tak, no było dokładnie jak w tej baladzie, że ona była takim oczkiem, to była pierwsza wnuczka w ogóle moich rodziców. I to było takie oczko w głowie całej rodziny i zawsze była jakby wśród naszych dzieci stawiana jako taki
wzór, przykład do lat tych, powiedzmy, późnoszkolnych. Potem już jak weszła na drogę swojego życia, no, potoczyły się sprawy inaczej. Choć tak naprawdę ta balada nie jest o niej, ale ją tak jakby mi do serca przywołuje. Dlatego chcę ją zaśpiewać i myślę, że spróbujemy na końcu powiedzieć, o jaką osobę chodzi w tej baladzie. Latek miałaś w kolorowej sukience wszystkich zachwycałaś. Radość tryskała z twych oczu, a uśmiech promieniał na twarzy. W twoim małym serduszku bił pokój. Ojca i matkę czciłaś, a swoich braci miłowałaś. Słoneczkiem w dzień dla nich byłaś, wieczorem jak gwiazdka mała. Dom wasz opływał w dostatku, w domu tym pachniało chlebem. To miłość uwiła swe gniazdko tu, między ziemią a niebem. Przed waszym domem szła droga, jak wielu nią kupców jechało. Ty z rana siadałaś na schodach, przyjaźnie ich pozdrawiając. Jeden wśród kupców przystanął, pokłonił się i szepnął słodko: ach, zostaw ten dom, kochana, jedź z nami do świata, dziewczątko. Pięknymi cię mówił słowami, szarmanckim ujął uśmiechem. Obiecał ci raj za morzami, a głos jego niósł się echem. Tak wiele w świecie słyszałeś, zobaczyć go często marzyłeś. Z kupcami w świat pojechałeś, a swoich braci kolory z twojej sukienki. Dziś ograbiona w tym świecie, jak blade jest nagie twe ciało. A gdzież ją podziało to dziecię, co życia radością kryształowe jest serce i słowo, co na ból jest maścią. Strudzony w swej poniewierce tak stoisz nad życia przepaścią. Dokąd masz
iść, co robić, nie wiesz? Już kres swój dostrzegasz. Grzech cię chce z losem pogodzić, lecz wina oddziela od nieba. Jeśli powrócisz do domu, chodź. Niełatwa powrotu jest droga. Tam chleba nie braknie nikomu, nieznana jest bieda. Ani trwoga. Gdzie? W domu Boga. Tak, to jest adekwatne do dzisiejszego wykładu, ale powiem tak, wiecie co śpiewałem o naszej ojczyźnie? Jesteśmy krajem ludzi wierzących, ale bardzo daleko od Boga. I dzisiaj Bóg przez to kazanie, dlatego mi przyszła ta balada na myśl, żeby ją dzisiaj zagrać, nas nawołuje, że zawsze możemy do Niego wrócić, do innego. Ale zaśpiewam wam taką baladę, którą właściwie to mój syn po nawróceniu napisał. Ja tylko mam do niej swój tekst, bo on ma trochę inny, a żałuję, bo jego tekst jest bardziej taki młodzieżowy, bardziej do młodzieży przenika, bo tu chodzi o narkotyki, wiecie co. To jest nasza plaga narodowa, zresztą to jest na całym świecie. To już jest nie do opanowania. Jak ja słyszę wczoraj, że już dopalacze jakieś robią strutki na szczury i tam jeszcze z jakichś tam tych... Boże, mówię, co się dzieje na tym świecie? Czy to się kiedyś skończy? Czy kiedyś będą nasze córki, wnuczki rodzić dzieci, które będą zdrowe? Które w przedszkolu nie dostaną jakiegoś dopalacza? Nie wiem, do czego to dojdzie. Ale wierzmy, że Bóg ma wszystko... Jak to brat powiedział, już widzi wszystko z daleka. Nie wszystko jak miód jest słodkie. Nie wszystko jak lustro gładkie, świat śledząc swym chcimym wzrokiem. Słabości Twe poznał wyraźnie i stało się nagłe pragnienie pieszczoty tej przeżyć właśnie. To złudne piękno bezmyślnej głupoty, euforii w strzykawce pełnej wrażeń. Szalona jazda, znikają kłopoty i znika iluzja dziecięcych marzeń. Piekielny Cię wciąga wir szczeniackiej mody, nie myślisz jak wczoraj, może będę inżynierem. Dziś toniesz w otchłani mętnej wody, a diabeł ci szepce, już jesteś zerem. Z ciemności wypływa zła łódź, w niej siostra jest śmierci, Hera i kusi. I woła Cię, pójdź do szczęścia, odpłyńmy. Teraz. Twe wnętrze śmiertelna zaraza wystawia na kolejną mękę. Nie myśląc zbyt wiele, powtarzasz tą kąpiel, co chłodzi udrękę. Choć czujesz, że nie chcesz, a znowu to robisz, bezradność zniewala Twą duszę i ciało. Pomocną odtrącasz dłoń bliskiej osoby, choć zaraz żałujesz, to nie tak być miało, gdy znowu na głodzie w rozpaczy się miotasz i myślisz. Czy jeszcze myślisz?
Przemknęła jak chwila nadziei, tęsknota jak sen sprzed lat, co marzenia mógł ziścić. Opadasz na śmierci swej łoży. Próbujesz się wyrwać agonii, lecz z braku sił nic już nie możesz. Wtem nagle ci ktoś uprzytomni. Nadziei myśl znowu zabłysła. Wspomniałeś na dni przed nałogiem, pojąłeś, ta prawdziwa przystań jest dla tych, co płyną z Bogiem. Potężne jak fala przypływa pragnienie, chce żyć, tak jak człowiek przez Boga zrodzony. Opada mgła z serca, odżywa sumienie, światłością Chrystusa od dziś obdarzony. Wypływasz z ciemności powoli, lecz pewnie uciekłeś śmierci, boś grzechu zaniechał. A słowa twych modlitw słyszano znów w niebie. Dotykasz wolności i znów się uśmiechasz. Tak, jest wyjście z nałogu. Z tego nałogu wyszło dwóch moich synów. I potem, no dzisiaj są, jak się to mówi, pojechali za irlandzkim chlebem, ale jeszcze będąc w kraju, po nawróceniu, starszy syn też grał na gitarze, tak jak wspomniałem, i chodził po średnich szkołach, po liceach i no, po zawodówkach też. I tam właśnie głosił Chrystusa i wolność od nałogu, z którym sobie wielu młodych ludzi, nawet bardzo młodych, już dzisiaj nie radzi. I powiem wam, że nie ma, nie widać przynajmniej, u nas wolą się o stołki kłócić, tam o te sprawy, które są, można powiedzieć, ważne, ale są ważniejsze sprawy. Kto w tym kraju pozostanie za 50 lat? Na to pytanie zna odpowiedź tylko Pan Jezus. I chwała Mu za to. Co już? Dzięki. Znowu kiedyś... Wszystko, co dobre... Jak dobrze już prawi, to znowu przyjadę kiedyś. Wszystko, co dobre na tej ziemi, się kończy. Tak. A więc również nasz koncert się skończył. Myślę, że... Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję.